pijany na promenadę. Bumą z Mateuszem, z ojcem Mateuszem. Zobaczymy, co się zmieniło w tym mieście. Teraz sobie odkryjemy szyby. Już muszę dobrą mamy. Szyba niestety nie działa. Nie działa. A szyper da? Nie masz. Możesz wybić. A mogę wybić. A mogę drzwi otworzyć. Mogę drzwi otworzyć i wystawić kamerę. Nic, zobaczymy. A to co, taką wersję zrobiłeś, żeby jak lale bierzesz do środka, tak? Żeby nawet szybą nie spieprzyła, tak? To wszystko jasne, nie? Dobra metoda. Przemoczki z mojej szyby. Tak jest. Tam z daleka mamy jedną dyskotekę. Tak jest, coś tam widać. Wizytówka nocnego Ełku. Jak to się nazywa? Biały Żagiel. Biały Żagiel, tak jest, Biały Żagiel. Biały Żagiel, są trzy sale. Jedna disco polo, druga jakaś techno, a trzecia jakaś kameralna. Jakaś kameralna, tak. Jest, bywa różnie klimat, klimat taki, nie wiem, mi się tak średnio podoba ten klimat. Trzeba tam dobrze być na pruty, na trzeźwo nie można wchodzić. Trzeba być ostro na pruty, żeby w ogóle tam iść, nie? Tutaj mamy kuźnię, tak? Kuźnię i apartamenty w kuźni. Mówię, że najładniej w środku. Tak jest. Kuźnia, apartamenty nie są drogie. Jakieś 120-130 zł za dobę latem. A obok mamy jezioro, niektóre no teraz nikt nie zobaczy, bo jest po prostu ciemny cały, tak? Na chwilę obecną na tej naszej promenadzie tutaj nic się za dużo nie dzieje, ale zaraz zbliżamy się do knajpy o nazwie Smętek. To jest pub. To jest pub. Moim skromnym zdaniem jeden z najlepszych pubów w Polsce, który ma naprawdę niesamowity klimat. Prowadzi go Rysiek. Rysiek jest mega tak pozytywnym człowiekiem, więc można sobie z nim tam usiąść, pogadać czasami jak jest, no jest bardzo, bardzo sympatycznie. Tak jest, są całkiem dobre stejki, no nie takie jak niektóre jadłem, ale też jest w porządku. No i tutaj jest palarnia w tym smętku, tu mamy ten cały smętek. Zawsze cię tutaj obcykają od góry do dołu. Zwłaszcza kiedyś banką. Tak jest, zwłaszcza kiedyś bumą. Ludzi pełno jak zwykle. No, coś tam się dzieje. Tutaj jest bryza, dobra pizza. Dobra pizza, a dalej mamy knajpę o nazwie Warka. Warka to jest taka knajpa. To jest taka knajpa, gdzie są zajebiste kartacze. Jak ktoś nie wie, co to są kartacze, to niech sobie wpisze w Google. Zobaczę, co są kartacze, ale naprawdę polecam tutaj kartacze. Kartacze są mega dobre i to jest takie dosyć tłuste jedzenie. Tu za to mamy lodziarnię, tak? Papaja, a na górze jest Jazz Club. Dobra, whisky tam jest. Tak jest. I Jazz Club jest naprawdę pięknie urządzony. Warto wejść i sobie zobaczyć ten cały Jazz Club, bo jest taka knajpa z dobrym stylem zrobiona, naprawdę na poziomie. Możesz sobie posiedzieć. Na górze też są apartamenty. Nie wiem, ile kosztują, trzeba na booking.com trzeba było zobaczyć, ile one wychodzą. Ale z tego, co ze zdjęć widziałam, też są bardzo fajne. No i oczywiście tam blisko jezioro są. Wyspę, no. Cały mamy most, cały wielki tam. I tam jest wejście do zamku, tak? Zamek w zasadzie nie istnieje. Nie ma tego zamku, ale jest, tak? Ale jest zabytek, jak wiele zamków. Tutaj jest scena. Koncerty się odbywają latem. Jest sprzęt zajebisty. Więc jakieś tam imprezy się odbywają. Tutaj jest, jak tak najpierw się nazywa, żądło? Żądło, tak, żądło. Metrów kwadratowych, ale jest wielkie serce. Wielkie. Tak, wielkie serce. Dużo ludzi. Nie wiem, czy można coś tam ukłuć, ale pewnie tak. Jak, skoro mówi się o nazwie żądło, tak. Obok żądła, żeby ktoś dalej kogoś szukał, mamy kebab, tak? No i tu aż się zatrzymam. Tak jest. Słuchajcie, najlepszy kebab w okolicy. A wiesz, że muszę przyjść i sprawdzić. Bo ja zawsze, kiedy tu jestem, to jestem na diecie, nigdy go nie jadłem. Polecam. Więc na ten kebab przyjdę. Tutaj co mamy? Kolejną jakąś knajpę, ale tu dużo, wiem, że dużo tu jest dyskotek, tak? I na górze są znowu jakieś apartamenty, to jest Janus bodajże, tak? Janus. Apartamenty Janus. O widzisz, no to czyli jest opinia, kiepskie jedzenie, ale z tego co patrzyłem na bookingu, apartamenty z kuchnią też jakieś 110-120 zł za dobę, więc jak ktoś jedzie z rodziną, no to ma dosyć tanie wakacje, nie? Bo sobie żarcie kupi w Biedronce, który Biedronek tu jest cały full. Bo Ełk to jest miasto Biedronek, tak? Biedronka jest na każdym kroku. To sobie jest tak więcej Biedronek niż Poznaniu. To jest bardzo sympatyczne kawiarnia. Nigdy tutaj jeszcze nie byłem. Lody, ciasto, fajny klimacik. Fajny klimacik, tak? Fajne hotele można sobie. O widzisz, wywalić. To jak to się nazywa? Babelut. Dublut? Babelut. Babelut, tak? Dodajmy, że cały czas się ciągniemy wzdłuż jeziora. Tak jest, i to jest promenada nad jeziorem, tak? I co więcej, ta cała promenada leci praktycznie na połowie tego jeziora, niby ma dociągnięta około 8 km. Tak, jest ma 8 km i jakby powinna być, powinna mieć, całe jezioro powinno być okrążone tą całą promenadą, ale na razie jest zbudowana połowa tej promenady,
ale jeżeli ktoś może sobie wziąć rower ze sobą lub ten rower może wypożyczyć, naprawdę jeździ pojeździć. Jest bardzo ładny teren, super to jeziorko jest, czyste może nie jest, znaczy teraz jest czystsze niż było kiedyś, ale przepiękne widoki są, nie? Tutaj mamy jakiś sprzedaż mieszkań, coś budują. Ale jeżeli ktoś ma za dużo kasy, wiem, to może sobie kupić. Może sobie kupić tam, ale jak widać same ciemne pokoje, więc chyba nikt nie kupił. Nikt nie ma za dużo kasy. Ktoś tam mieszka, tak? Pewnie właściciel. Pewnie tak. Pewnie właściciel. No nic, no wynajmniej jest taki budynek, ten budynek jest nad rzeką. Z rzeki niestety często śmierdziało, bo wrzucali, tak, zwłaszcza latem. Czyli wydaje się, że to jest niby ładny teren, ale tak ogólnie, no, przy dłuższym posiedzeniu średnio to wychodziło, więc jak ktoś chce kupić sobie apartament, niech sobie na biegu wynajmie, posiedzieć, czy mu pasuje. Ale no, duży, duży budynek, duża enklawa, no ale sąsiedztwo kiepskie, naprawdę kiepskie, nie? Tutaj po drugiej stronie, po drugiej stronie, więc tak jak to w Polsce bywa, jest wszystko pomieszane, wszystko, tak, mniejszość etniczna. No i jesteśmy... Uwagi na to, że mamy 1 listopada, proponuję się przejechać obok cmentarza. To zróbmy tak. No i jesteśmy na Wojska Polskiego i co na te Wojska Polskiego? Zobaczcie te latarnie. Te latarnie są sprzed wojny, cała Wojska Polskiego została wyremontowana, no i są naprawdę tak zajebiste latarnie. I ta ulica jest teraz bardzo ładna, zrobili dwa pasy, w jedną i w drugą stronę. I jedziemy w kierunku sobie cmentarza. No jak ktoś lubi sobie na przykład po rynku pochodzić, zobaczyć taki folklor, kupić jajka dobre, o, albo kurczaki ze wsi. Jedziemy przez rzekę. Tak, to jest rzeka. Rzeka Ełk. To dalej jest właśnie taki rynek, nie? Gdzie się odbywa chyba ten rynek w czwartek i w niedzielę. Można kupić wszystko, naprawdę można kupić wszystko. Za różne pieniądze i drogie, i duże i małe. Ale ten rynek jest całkiem fajny, no i dalej jest cmentarz. No i w zasadzie tu wyjeżdżamy już z, tak, z tej dzielnicy. Tak, jakby ktoś komuś się nie powiodło. To już nie powiodło. No to zawsze ma gdzie trafić. Nie. Zawsze ma gdzie trafić, to się nim zaopiekuje. A kościołów ile tutaj mamy? No nie liczyłem. 12 z tego co wiem. Więc to jest miasto Biedronek i kościołów. I ojca Mateusza. Tak, i ojca Mateusza. Siedzi tu z nami, siedzi tu z nami. Jeszcze naciska gaz po tych nogach. Dał radę dzisiaj, dał radę, nie opierdzielał się w ogóle. Dużo tych ćwiczeń zrobiliśmy, ale mi się wydaje, że lepiej cokolwiek zrobić niż nic nie robić. No i mamy tutaj cmentarz, no właśnie buma została dociśnięta do końca. Właśnie wcisnęło fotel. Tu jest Kaufland z wielkim parkingiem podziemnym, gdzie się spotykają samochodziarze, tak? Z Nowej Wsiewskiej. Tak, 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 znam paru, z jednym jestem mówiony na jutro. Widziałem co on z Agili Opla co wyciskał, że go Mini Cooperem kiedyś nie mogą dogonić. No i tutaj sobie bączki robią na tym, w tym Kauflandzie. No i... Zrobimy jakąś nawrotkę. Tak jest, tu zrobimy nawrotkę. Tu jest cmentarz, no jak to w mojej rodziny bywa, że niestety świeci, no. Najczęściej mam życzenia na cmentarzu składane. No ale taki los, a nie inny. No ale co tam, nie ma co się smucić. Trzeba się wysenić. No i sobie wracamy do roku. No słabo świeci, no słabo świeci, bo stwierdziliśmy dzisiaj, dlatego tak słabo świeci, bo chyba ekologiczne znicze weszły, nie? I stąd dlatego tak słabo świeci. Nie dymią tak mocno te, a powinny dymić, bo trzeba dymać. Musi być, dymić trzeba, sorry, kurde, pomyliło mi się, nie? No dobra, jedziemy dalej, pokażemy teraz Wojska Polskiego, jak wygląda. I sklepy z alkoholem, tak? Sklepy z alkoholem, bo tych sklepów, tak zwane alkohole świata, tu jest też dużo. Idzie sobie coś wybrać, nie? Kto idzie? Pan, bardzo zygzakiem szedł. Tak? O, tu nie jeden będzie taki szedł, nie? No, tu jest pomnik papieża. Papież był tutaj chyba w 97 roku. 98. 8, o to sorry, tak, w 98 roku. Tutaj gangstery idą. Gangstery ełckie, tak. Całe ugrupowania różne. A tu kobiety się jakieś kłócą. Następnym razem podjedziemy na jakąś wiejską dyskotekę. Koniecznie. Nie. Gdzieś zajedziemy dalej. Tak. I wjedziemy na jakąś disco Cocobango. I pokażemy. No nie, dzieją się, naprawdę się dzieją. No ale co dużo mówić. No, dyskoteka Disco Polo powstaje teraz na rynku w Poznaniu, więc chyba Disco Polo wraca wszędzie. No, takie czasy przyszły, no, że znowu Disco Polo rządzi, ciekawe jak długo, no, ale jak ludzie to lubią, to co im zabranić? Nie każdy robi to, co lubi. No i mamy całą Wojska Polskiego, oświetloną ładnie.
Biesoków, na ulicę Miasta. Tu jest Miejski Dom Kultury, przepięknie wyremontowany, naprawdę wygląda to dobrze. Z drugiej strony wam pokazywaliśmy tą scenę, całą wielką, gdzie po prostu odbywają się koncerty różnego rodzaju latem. Naprawdę latem jest fajnie. Tu jest duży kościół. Komunię pewnie tu miałeś? Tak, tu miałem komunię. Tak, tak. Byłem jako jedyny w białym garniturze, nie? Bo mama mnie tak ubrała. Wszyscy byli w czarnym, ja byłem w białym, nie? Nie wiem dlaczego, ale tak było. No, zawsze musiała się wyróżnić, nie? A, no to w ogóle miałeś dobrze, nie? A tu jest kolejne Imperium Sportu. Nie, sportu, kurde, Imperium... No sportu! Imperium Sportu różnych, tak? No i tu mamy całą tą ulicę Wojska Polskiego. I zaraz, tutaj oczywiście z ulicy Wojska Polskiego, można sobie zjechać promenadę nad jezioro. Tu jest, jak ta knajpa się nazywa tutaj? Przy tym? Tu już tam nie wjeżdżajmy, powiedzmy prosto sobie. Dos Patos, nie? W Dos Patos, tak. Dos Patos można zjeść w miarę dietetyczne jedzenie, bo zrobiłem kurczaka wam z gryla, z ryżem. Więc jeżeli ktoś chce trzymać jedzenie, ma gdzie. Jedzenie nie jest drogie w Ełku, naprawdę. Za sensowne pieniądze można w tych restauracjach zjeść, dużo pieniędzy tutaj nie wydacie, to nie jest drogie miasto. I naprawdę jest świetną bazą wypadową na wszelkie inne atrakcje Mazur, więc warto sobie tutaj tam czasami przyjechać i zobaczyć, czy latem, czy zimą, czy wiosną, czy jesienią. Najlepiej latem, nie? Najlepiej latem i z Ełku można zrobić sobie świetną bazę wypadową. No to już lecimy tam, prosto w tamtą stronę. Tam mamy z daleka wieżę ciśnień. Szkoda, że nie podświetlona. Tak, szkoda, że nie podświetlona, ale na przykład w Giżycku jest wieża ciśnień, gdzie jest z windą. Jest przepiękną, czy Giżycku 40 km od Ełku. Tam jest wieża ciśnień, świetnie zagospodarowana, gdzie jest windą, wjeżdżamy na ostatnie piętro. Jest jakaś lodziarnia, kawę sobie można wypić. Z przepięknym widokiem, dalej, ma to już jeszcze podejść. Z przepięknym widokiem, nie, dalej. Z przepięknym widokiem jest ta wieża, no i można sobie zobaczyć przepiękne jeziora, nie? Ale do Giżycka nie jedzie, do Ełku. No nie, do Giżycka nie jedzie, bo w Giżycku nie ma co robić, nie? W Ełku naprawdę jest co robić. Dobra, to był taki reportaż Ełk nocą. Ciekawe, czy w ogóle coś wyszło. Jak nie, to chociaż będziecie mieli transmisję jak w radiu, tak? Bo ta kamera mogła nie chwycić w ogóle tego, jak to było. No ale no, jak się radia słucha, to też w zasadzie nie widać obrazu, nie? A my tu mamy jakieś zaczątki obrazu. I do zobaczenia jutro na treningu. Pozdrawiam. Trzymaj się, Mateusz. Pozdrów wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Ojciec Mateusz. Pakujcie, jedzcie i oglądajcie zwierzaka się. Na razie. Cześć, hej.